Z czym kojarzy Wam się Słowacja? Części z Was zapewne z Wysokimi Tatrami, innym z knedlikami, a jeszcze innym być może z piwem. Ale Słowacja zasłynęła także ostatnio skandalem szczepionkowym, gdy miejscowy rząd w tajemnicy przed społeczeństwem kupił 1 000 000 dawek rosyjskiej szczepionki Sputnik V. Gdy sprawa wyszła na jaw, zarówno premier, jak i ministrowie podali się do dymisji. Kryzys został już co prawda zażegnany i część ministrów wróciła już do pracy, ale konsekwencje tego wszystkiego są znacznie dalej idące. Słowacy stracili i tak już resztki zaufania do szczepień, a w niedawnym badaniu opinii publicznej, gdy jeden z ośrodków zapytał, czy będą chcieli szczepić dzieci w wieku od 12 do 15 lat, przeważająca większość rodziców odpowiedziała nie.